Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będę losować z mojego magicznego wazonu arenę, z której sobie wezmę deck i będę tym deckiem grać. Także trzymajcie za mnie kciuki, ja sobie będę mieszać, to się w sumie nic nie miesza i losujemy. Uwaga, losuję. Błagam, żeby to nie była jakaś pierwsza arena. Powiem Wam, że te pudełka z Kinder Niespodzianek są naprawdę przydatne. Uwaga, jaka arena? Arena 13! Widać to? Kurde, widać. Arena 13! Oh my god, ale mi się udało! Ale mi się udało! Dobra. I lecimy sobie z areną 13. Także wybiorę sobie jakiś deck, który będzie miał jakiś sens. Oby. I wybiorę sobie jakiś... golemem zagrać? Czy Giant Szkieletonem? Golem czy Giant Szkieleton? Giant Szkieleton. Weźmiemy sobie Giant Szkieletona, tylko skopiuję go na trzeci deck. Dobrze, mam tutaj mojego... Dobra, mam. Dobra, będziemy grać takim deckiem, bo taki wylosowałam. Także trzymajcie za mnie kciuki, a ja lecę na arenę, ale fuks. Ale fuks, że nam się udało wylosować akurat arenę 13. I po tej walce będę losować znowu deck, znaczy w sumie arenę, z którego wezmę sobie ponownie deck. Kurde, nie wiem, co mam teraz zrobić. Dobra, zrobię coś takiego, bo nie mam pojęcia, co totalnie robię. Gramy na Royal Gianta. Gramy na Royal Gianta i tam by mi się przydała teraz śnieżka. Nie trafiłam jednym. Ale dobra, nieważne, bo balon uderzył bardzo ładnie. Jestem dumna z siebie, baloniku. Gramy na Royal Gianta. Nie wiem, czy Royal Giant zaczął się robić jakiś taki popularny na arenie, bo często go właśnie ostatnio spotykam. Dobra. No to lecimy sobie z Giant Szkieletonem. Dołożymy do tego Huntera później. Okej, będzie Goblin. Goblin w klatce się nam pojawił, więc ja może sobie użyję balona i zrobię coś takiego. Znowu jest fajerka. Bang. Znowu jest fajerka. Powiem Wam, że dzisiaj coś nam kurde wychodzi ten odcinek, Wam powiem. Zobaczcie sobie, ubiliśmy, odcinek, pierwsza walka nam jak na razie wychodzi i cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, naprawdę. No, ta fajerka zniszczyła nam Huntera. Ale to nic. Będziemy ponownie działać z Giant Szkieletonem. Kurde, fajny ten deck. Fajny jest, bo się wygrywa, co nie? Każdy deck jest spoko, kiedy właśnie sobie wygrywamy. Oh my god! Nie widzieliście tego, nie widzieliście tego, naprawdę. Bo akurat to był taki niezbyt spoko, ale zrąbał to i ta bomba tak maksymalnie wybuchnie, że gościu już powinien się poddać w tym momencie, bo nie ma z ciebie nic, bo ta bomba wybuchnie i już jest po waszych jednostkach i po wieży, więc wygraliśmy to już. Wygraliśmy to już, panowie i panie. Czy jesteście ze mnie dumni? Bo ja jestem bardzo dumna z siebie, że w końcu udało nam się wygrać coś na odcinku. Pierwsza walka wygrana. Cieszę się bardzo. Nice. Nice, nice, nice. Plus 28 pucharków i silver chest. W końcu nam się udało wbić jakąś skrzynkę. Wow. Lecimy sobie z kolejnym losowaniem. Kolejna arena. Uwaga. Arena 12! O, dobra. Widać to? Dobra, no widać, że jest arena 12. Okej, odkładam, ale mamy farta do wysokich aren. TV Royal, arena 12. No, tutaj są takie troszeczkę już inne deki. Na pewno nie będę grała Hogriderem. O, no, 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 no. Świniami też już nie chcę. Giantem też już nie chcę. O! Zagramy sobie MK. I kopiujemy na...
Na, czekajcie, bo ja nie mogę skopiować tego deku na jedynce. Dwójka, na dwójkę możemy skopiować sobie. TV Royal. Gdzie jest ten deck? Gdzie jest ten deck? Gdzie on jest? O Jezu, zgubił mi się. Dex, MK i Princem. Dex, MK i Princem. Gdzież on kurde jest? Jest tutaj. I kopiujemy na dwójkę. Trzymajcie za mnie kciuki. Aż się boję, którą arenę wylosujemy kolejną. Może 11, ale byłoby naprawdę fany. Byłoby naprawdę zabawnie. Lecimy z wiedźmą. W sumie tak nos swędzi. Będę wkurzona. Będę wkurzona. Znowu ktoś mnie ogląda. Znowu ktoś mnie ogląda. Zaszedł sobie MK. I jestem ciekawa, co tam będzie. Giant szkieleton! Ale te szkieleciki powinny sobie... Oh my god. I jeszcze gramy na Wizarda. Dawaj, dawaj, dawaj. Rozwal go, rozwal go, rozwal go, rozwal go, rozwal go. No to nieźle się zapowiada. Nieźle się kurde zapowiada, ale fajnie, że on już wypuścił tą armię szkieletów, bo teraz mogę sobie na spokojnie działać. No chyba, że wyskoczy mi z hordą minionów, ale i tak mam... jak to się nazywa? Strzałki, nie? Okej, ma Goblin Gang i ma armię szkieletów. Okej, to już wiemy, na co będziemy grali. Spoko, ale cieszę się, że wygraliśmy chociaż jedną walkę. Serio. Cieszę się bardzo. Zacznę sobie archerkami. Panowie i panie, dobra, on wypuszcza znowu Giant Skeletona, ale musimy teraz troszeczkę uważać, bo on prawdopodobnie za tym Giant Skeletonem wypuści Wizarda, więc dopiero będziemy wypuszczać MK wtedy, kiedy... Ojejku, ale ktoś ma tam fajną emotkę Sparkiego. Fajna emotka Sparkiego. O-o! Nic na latające oprócz tego. Dobra, mamy, ale ten balon! Oh my god! No to teraz po mojej wiedźmie będzie. Zrobiło się niebezpiecznie. Mega się zrobiło niebezpiecznie. I zobaczcie sobie, z takiej minimalnej przewagi, mojej przewagi oczywiście, zrobiło się coś takiego. Zobaczcie. Totalna katastrofa. Bo zaskoczył mnie tym balonem, wiecie? Totalnie mnie zaskoczył. No to będzie już przegrana. To już będzie przegrana, moi drodzy. Ej, ale naprawdę fajna jest ta emotka tego Sparkiego, co tak wyskakuje z tego prezenciku, nie? Fajna jest, fajna. Dobra, lecimy na drugą stronę w takim razie. On wypuści mi i tak armię szkieletów. Boże! Najgorzej! Najgorzej, najgorzej, najgorzej na świecie! On tak teraz się będzie bronić, nie? Ale jedną walkę wygraliśmy, więc naprawdę mega, 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 mega plus. Dobra, lecimy na drugą stronę w takim razie. Chociaż on pewnie tam wywali balona? Czy nie wywali? 8, 7, no już koniec, 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 koniec. Druga walka przegrana. No nic, moi drodzy, tak też się... Tak też się zdarza. Więc lecimy sobie z kolejnym losowaniem. Ja muszę się rozpłakać, ale dobrze, że minus 22 pucharki. Minus 20 za pucharki. Ej, jak wylosuję arenę 11, to jestem totalnym mistrzem. Uwaga. Arena czwarta. Czwarta arena. Co tam będzie? TV Royal. Czwarta arena. 7, 6, 5, 4. Jakie tu są deczki. Nie są aż takie złe. Chyba zagramy tym golemem. Tak będzie chyba najbezpieczniej, mi się wydaje. Co sądzicie? Albo zagramy Pekko? Chyba, że taką lawą dziwną zagramy? Sograiderem? Nie. Same takie dziwne... Dziwne połączenia. Hawk plus golem, coś tam. Dobra, zagram Hograiderem. Na czwórkę będziemy kopiować, tak? Dobra, odkładam to. Trzymajcie za mnie kciuki, Boże, ale tam się przybliżyło. Nie, jeszcze prawie anulowałam walkę. No, no, no. Dobra, trzymaj...
Dobra, nie bolało. Lecimy z kolejną walką. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał, gdzie lotuję sobie arenę i nią gram. Oh my god, teraz to dorąbałam. Teraz to dorąbałam, wam powiem. Będziemy mieli po jeden. Będziemy mieli po jeden. No dobra. Tego chyba się nikt nie spodziewał. Że on wywali cały eliksir i ja wywalę cały eliksir. I będziemy mieli po jednej wieży ubitej. Ale ja tutaj będę się już bronić baby dragonem. Tak jest. I teraz, moi drodzy, będziemy grali na spokojnie. Taka chillerka spokojna. Okej, gramy na golema. Gramy na golema, panowie i panie. Więc zapowiada się ciekawie. Jak to przegramy, to się normalnie uduszę. Ale... nie, jest Nightwitch. A Nightwitch równa się, wiecie co? Jezu, jeszcze przez przypadek wyrzuciłam tego Prince'a. Oh my god. Teraz to ja gram tak, wiecie. Beznadziejnie. Ale no w miarę dobrze mi się udało obronić, chociaż te bacy to i tak mi narobią lekkiego zamieszania. Okej, on ma mini pekkę, tak? Czyli nie mogę tak wyrzucić sobie bezsensownie Hog Ridera, tylko muszę czekać, aż on tą mini pekkę wyrzuci. Tylko kiedy on to wyrzuci? Teraz? Tak jest, teraz to wyrzuci. To musimy zrobić sobie coś takiego. Inaczej nie mogliśmy zrobić. Nie mogliśmy zrobić inaczej. Wypuszczę Hog Ridera od środka, chociaż nigdy się nie powinno wyrzucać Hog Ridera od środka w takim deku, no ale zostałam zmuszona do tego typu... w ogóle jaki on ma dek? Ja nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Okej, on ma... dobra, mini pekką się bronimy w takim razie. O, dobra, zrobię coś takiego. Mogłam poczekać, mogłam poczekać z tym. Mogłam, kurczę, poczekać z tym wszystkim. Mogłam poczekać. Wypuszczę sobie Hog Ridera. Oh my god, mini pekka. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, naprawdę nie wierzę. On mnie i tak ma już na lajta, nie? Zobaczcie sobie. Przegraliśmy to. Przegraliśmy to, bardzo ładnie przegraliśmy. Dwie walki i jeszcze chyba kichnę na sam koniec odcinka, bo tak mnie swędzi w nosie. Oh my god, idzie, idzie kichanie. Dobra, moi drodzy, nie udało nam się kichnąć, ale przegraliśmy. No cóż, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!